Cześć, dzisiaj mam dla Was nagranie z gry, w której coachuje mnie Skorpion, czyli gracz, który jest w Challengerze, czyli jest jedną z najlepszych 100 osób grających w TFT na naszym serwerze. I myślę, że naprawdę wszyscy możemy się strasznie dużo rzeczy nauczyć z tej gry, także zapraszam Was do oglądania. No, jeszcze zanim miała gierki, no. To pewnie wiesz, ale wolę przypomnieć, są 3 openingi, bo od tego będziemy zaczynali. I o, wytłumaczę Ci na kiedy grasz, który. Dobra. Masz opening, win streak, no to grasz go wtedy, kiedy masz bardzo dobre itemy i jednostki. Nie, pierwsza grania zasada win streaku, nie możesz grać win streaku, jeżeli masz słabe itemy. I nie możesz zeslamować, tak? Nie dlatego, dlatego że jak masz na przykład słabe itemy, masz na przykład HP, Resist, Krople, nawet jak dostaniesz kultystów, cokolwiek, nie chcesz grać tego win streaku, bo to ci nic nie da. Te pierwsze HP nic ci nie da, a weźmiesz dużo gorsze itemy. Kolejna zasada jest taka, że jak masz kolej bardzo słabe itemy, w sensie bardzo dobre itemy, to chcesz grać ten win streak, bo nie potrzebujesz tych itemów. Możesz sobie wziąć jakiś tam pancerz, HP do Morello, cokolwiek, bo masz te miecze, pałki, kryty, ustalmy, że są takie premium itemy. Kolejne to jest totalny ten, jak on się nazywa? Opener. Kurde, wyleciała mi ta nazwa, która bardzo ładnie to oznacza. Polega on na tym, że notować oczywiście Pepoji na czacie, aż sam napiszę Pepoji. Polega on na tym, że że sprzedajesz. Kurde, wyleciała mi ta jedna nazwa, która idealnie go określa. Ale zaraz chodzi ci teraz o Open Fort? I robisz golda, robisz cały czas 20-30, tak? Open Fort, no. Dobra. Wiesz, ja też niedawno wstałem, to jeszcze 3 godziny wszystko sobie przypomnimy. Dobra, jak coś to ci udostępniałam też na Discordzie ekran, żebyś był na żywo, a nie z lekkim opóźnieniem. Tak, właśnie se. Tylko dam chat jeszcze na telefonie, jakby były jakieś pytania. Dobra. Doświadczenia, wiem, że to się przydaje. I już wiemy win streak, open fort, a trzecią rzecz jaką chcesz wymienić? Win streak, open fort i lose streak, ale... Fortuna dla Visa? No Fortuna to też jest fajne, zarobić ten opener. Czekaj, bo nie patrzyłem z czego zacząłem. Z miecza. No to miecz jest super, bo grasz tyle kompozycji, że jest gigaflexowny. Moim ulubionym na przykład startem jest pałka, bo tam masz jakieś spellkryty pod Tomniko, lokety pod Tristankę czy Akali. Ale miecz jest no chyba najlepszym połówką albo kryt. Jak patrzyłem twoje streamy, to z Goldem tam nie miałeś problemu, no bo jednak, wiesz, Master się sam nie wbił, tam 130 LP. Czy jakiś tam zawsze jakaś dobra ekonomia. No, ja myślę, że często mnie zżera jakby... O, jakby ja robię często taki błąd, że jestem niezdecydowana i często zmieniam decyzję, w co idę, w złych momentach, że na przykład, nie wiem, mam powiedzmy, stwierdzam, że idę w Talona, załóżmy, mam już postaci pod Talona, to bym brała dwóch Vanguardów. Byś dobrze zrobiła. Przynajmniej ja bym to. Są dwie szkoły, tutaj nawet raczej możesz jeszcze dostać Golda, ale są osoby, które tu by brały Yasuo i go grały, ja szczerze nie jestem do niego przekonany. No, ja też nie za bardzo. Tam możesz go grać właśnie w tam jakąś Kalistę, Yone, Lee Sin, Akery, ale tam Yasuo to... Tak nie wiem, 2 na 10 bym powiedział. No. A co chciałam powiedzieć, aha, że często potem jakby mam już nawet setup na jakąś kompozycję, ale nie wiem, wypadnie mi Rot i stwierdzę, o nie, pivotuję w Aureliona. Mimo, że mogłam już iść w tego Talona i po prostu przez to przegrywam. Dobra, już jak widzisz takie itemy, to jakie kompozycje ci, wiesz, już, jakie ci się zapalają z dwóch pancerza, bo to jest wszystkie. Ważne. Te co mają GA, czyli no wszystkie, w sensie no jest Niko, jest Kennen, możemy grać, mamy w sumie 2 BF-y, tak. Więc można grać Slayerów, można grać Talona. To patrz, ta Nidalka raczej ci do niczego się nie przyda, tutaj jak weźmiesz tego Jarvana będzie dużo lepiej, bo właśnie do Kennena, tam miecze są giga ważne, 2 GA na przykład. Teraz masz taką sytuację, w której masz dobre itemy. Jak mamy te 3 openery, które tam wymieniłem, to jak mamy dobre itemy, to raczej chcemy grać win streak. Dobra. Ustalmy, że chcesz grać tego Kennena, no to bez sensu robić lose streak i brać z niego HP. To jest coś, co jest dramatyczne. Dobra, idziemy teraz w doświadczenie i dorzucamy Teemo. Chciałem cię o to zapytać, co byś teraz zrobiła?
Ja ci powiem, czy to była Właśnie dobra co? opcja. Na pewno wejście w lewe jest dobre. I dorzucenie jednostki i tak Ale lepszym Timo, czy steamo. idziemy w kultystów z kiperami? Możesz tu zrobić kultystów, ale Teemo jest lepszy. Weź, bo nie zdążysz, no. Weź, czekałaś. I co byś zeslamowała? Jaki item GA. grasz wszędzie? No No, GA. na kogo? Na kogo? Na Timo albo na Nidali? No to właśnie ja cię pytam, na kogo byś Na Nidali zeslamowała? bym zeslamowała. No to byś zrobiła błąd. A czemu na Nidali? A co jest lepsze, Teemo czy Nidali? No, pomyślałam właśnie, że Nidali, bo się nastakuje z Warlordów. Ale w takim razie ty uważasz, że Teemo, bo generalnie jest po prostu lepszą jednostką. Tak. Dobra. A właśnie, ja nie chcę, żeby to był boosting, tylko żebyś jakby wiedziała też po tych grach, które my zagramy, wyciągnęła jakieś wnioski. Na przykład, dobra, to jest lepsza jednostka, na nią dam, jak się jeszcze raz odpali, będzie dużo lepiej, no. Dobra. Zobacz, możesz mieć problem, bo jeszcze nie zrobiłeś tego slama, ale slam na pewno pójdzie. No, ani nie masz Chosen, ani nie masz żadnego upgrade'u. O, jest dobry Chosen. Okej. Okay. I mogę zamiast... Nie wiem, I co stawisz? Dobra, to jest trudne pytanie. Na pewno zrób tego slama, o którym sama już powiedziałaś. Jaka jest lepsza jednostka niż jeden Warlord w tej sytuacji? No, skoro nawet ci gram tego... Nie, masz ją w sklepie, nawet ci podpowiem. Nie jest na bordzie. To Akali? No, za co by się wymieniła? Za Jarvana. No. No ja tak. Powiem ci, że o Akali bym nie pomyślała. Widzisz? Jakby w każdej rundzie, to jest taka złota zasada, którą chcę, żebyś się nauczyła. Robisz dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chcesz grać win streak, bo to jest zależne, no nie zawsze chcesz grać najsilniejszy board, bo na przykład grasz fortunę, cokolwiek, więc jakby nie bierzcie zawsze do tego. Patrzysz lewo synergię, na przykład patrzysz, o, mogę dostawić tego Warlorda, Sharpa i tak dalej. Druga rzecz, którą patrzysz, to jest sklep, czy nie masz czegoś fajnego w sklepie do wymiany. A trzecią rzecz, jak już to zrobisz, i zawsze bym sobie tak zostawił 5-6 sekund, albo nawet 8, na przeskautowanie. Chyba, że wiesz, że jesteś na tyle silna, albo skautowałeś się rundę wcześniej, żeś plus minus jak się ustawić. Tutaj gramy ten taki opener, że masz dobre itemy, o którym mówiłem przed grą. Jedziemy z winstreakiem. Dobra, co byś zrobiła 10 w tej sytuacji? Złota bym zrobiła. I to by był dobry ruch. Czyli sprzedaję. W ogóle w kolejnej rundzie dokładamy Wukonga. Tak. To trzeba sprzedać albo Elise, albo Jarvana. No teraz masz te 8 sekund, to co robisz jak masz 8 sekund? Bo Pracuję. Sprzedać możesz podczas rundy, no. Ogólnie... No nic mi to nie dało, bo i tak się nie przestawiłam. I nie zdążyłam. No tak, ale to wiesz, chodzi o to, że parę razy se przeskautujesz i kolejnym razem, o zobaczysz, grałem na tego nie, no to na tego przestawię to Makali. Czy Elise. No wiesz, nie będę ci mówić, żebyś zrobiła golda, jak raz zapomnisz, to potem lepiej się nauczysz. Nie o to chodzi, żebyś zrobiła dzisiaj 3 razy pierwszy, tylko nawet żebyś zrobiła te piąte, tak, nie tak. wiem, ósme, a improve był. Masz rację. Dobra, teraz zapomniałem ci powiedzieć, ale kolejne zasady, że już rundę przed karuzelą myślisz co wziąć. Myślałabym o Rodzie, chociaż widziałam tu gdzieś gościa z Kennenem, ten będzie szedł. Okej, o Rodzie myślałaś. O dobra, Rod jest wzięty, chyba że idziemy pod coś pod AD jednak i wezmę kryta na... Zawsze sobie zadać takie pytanie, jesteś last pickiem, co prawdopodobnie, jaki ty pasek dostało? Wezmę, tak? Pasek albo kryta w sumie. No jak weźmie, jak będzie kryta, na pewno wolisz kryta niż pasek. Pasek jest dobry jak masz GA. Bo masz właśnie tam tak, tak. możliwość zagrania Morello. Morello grasz tak naprawdę wszędzie i Slayer i... W tej mecie Morello z Giga Cox. No teraz na pewno w level, jeśli chcemy dalej win streak grać. Tak, i co dostawiasz? To jest bardzo ważne. Jest ciekawe, co Fajka. Zrobisz. Już dzisiaj mieliśmy tą lekcję, no, dokładnie. Czyli tą lekcję, że patrzysz też na, nie tylko na swój board, tylko też na to, co jest w sklepie, co możesz dostawić. Spójrz sobie, na kogo możesz przegrać i na niego się ustaw. Nie musisz wszystkich skautować. Jak widzisz, no że ktoś jest słaby, sobie go skipujesz. Spojrzę cię bez problemu. Mogę sobie ten pasek na Teemo rzucić, czy no, tak samo mieć na Kajs. Na chill.
Nie wiem, Haskuś, ja tego streama na Discordzie, to ci nie odpowiem. Są laki. No w ogóle cześć tam Haskusik i Silent Merwer i reszta. Dobra. Dobra, ja tu sprzedaję Thor, chociaż pewnie wygram, to nawet nie muszę sprzedawać. Ale wiesz, na kogoś ustawiasz? No na tego gościa. O, to dobrze, się tak ustawiasz. Wiesz, z tego tak naprawdę możemy zagrać 1000 buildów, możemy grać, nie wiem, Slayerów, Niko, Aureliony, Kennena. No zobaczymy za chwilę, jakie itemy dropną. Talona, Morgane, dlatego te HP nie było błędem, bo dużo osób by powiedziało, o, lepiej krople czy rezys HP to najgorszy item. A właśnie te Morello to teraz bardzo premowane. Nie no, Latysław, trudne jakieś. Werka się pyta, czemu nie Nautiliusa zamiast Wukonga? Nie wiem, może nie zauważyliśmy Nautiliusa? Już nie pamiętam, jak ta sytuacja dokładnie. A, jak był Nautilus, to na pewno Nautilus za Wukonga. 100%. Ci Golda, może to HP, fajna sytuacja. Rozkminiałabym, żeby zamiast tego grać Kindred, zamiast Akali na przykład. Dla Spirita? No. Tak? To by było okej. Okay. No to by było okej. Okay. Wtedy jeszcze masz tego Vanguarda. Screen też fajnie, jakieś sobie tam super crity możesz poslamować. Coś się na Kali też, ale na Kira są lepsze. Zrobienia dla młodziutkiego. Kurde, kolejny BF, to chyba w Slayerów idziemy. Nie no. Są w BF-ach, w sensie w Slayerach są lepsze itemy niż BF-y. To są kryty i łuki. Jak widzisz BF-y, no jeszcze gra ci podpowiada co grać. No, jeszcze też to widzisz. To Igor się będzie cieszyć, to jest u mnie na czacie Beats, który ma ten build swoich top, nie wiem, jeden. Tak naprawdę w tej sytuacji mogłaś zrobić dwie rzeczy jeszcze. Albo właśnie tak jak tu, zagrać bezpiecznie ekonomię, w sensie bezpiecznie. Zostawić sobie tą ekonomię. Albo wejść w level i dostawić jakąś jednostkę, nawet. W ogóle zmieniałbyś Chozena na 3-2? Na 3-2, Garen Warlord. No i to jest chyba sytuacja, w której traci tego Winstreaka, no. No to były dwie opcje, albo utrzymujesz tego Winstreaka, albo nie. Bo patrz, jak będziesz zmieniała Chozena, to musisz zdrillować. Masz bardzo dobrą ekonomię. Jak chcesz grać Talona, raczej nie chcesz się z nim wywalać. Okej. Szczerze? Ale ja level wpijamy. Tak, tak, ja bym na przykład nie zmieniał tutaj Chozena. A myślimy o tym, żeby gdzieś ciągnąć 6 Warlordów w midgame'ie, skoro mamy tego Chozena? Raczej nie, raczej to nie będzie aż tak długi Chozen. To jest prawdopodobnie, to jest właśnie Talon, jakiś Morello, Infinity, jakieś drugie GA, cokolwiek. Możesz sobie dostawić silniejszą jednostkę. No tutaj ciężko to stwierdzić, co było najsilniejsze. Prawdopodobnie Jax, który ci jeszcze dało Divine, ale nie wiem, albo... Jax, no może to też właśnie teraz zauważam, że może jest mój problem, że nie patrzę na to, jakie mam jednostki na sklep. No, ale patrz, już trzeci raz i coraz bardziej, już na przykład za pierwszym razem nie widziałeś tej Akali, a za drugim razem już widziałeś tego Pajka. To już jest progres, a wiesz, a graliśmy jeden stage. Wiesz, nikt się nie nauczy chyba grać te pojedyncze. No, skuś, tru. Raczej jak będziesz chciała wymieniać Chozena, to na 7 i po to, żeby wejść sobie na spokojnie 8 i tam sobie zagrać. To teraz. Teraz w ogóle. Spoko. O, cześć Glory z Gabi, cześć, cześć. Okej, dobra. Rzeczy, o której właśnie miałem mówić, czy skautowanie. Nie, chyba to jest okej, okay, że ten typ jest na środku. Ile slayerów, bo to jest ważne, żebyś wiedziała, czy chcesz grać tutaj
Dobra, na razie tylko sobie myślałam o pozycjonowaniu, ale dobra, to zaraz zobaczymy, co tu grają. Tak w przyszłości opatrzysz się tym, na przykład, co ten typ będzie grał, tamten Niko. Nie. Tam to wszystko może zagrać, tak. Kiai Hoja. Dobra, nie, ja muszę zeskautować, jak będzie normalna runda, bo tak nie ogarnę. Poczka. No, chillu. I teraz tak, zasada, rundę przed ty myślisz sobie na karuzeli, Morello tak sobie wypunktowujesz. Co pierwsze, co drugie, co trzecie, co czwarte. Rod, kryt. Okej. Okay. Czy wolałbyś bardziej kryta od roda? Ja bym wolał kryta od roda. Dobra. Ale no, pewnie nie będzie. Z takich temów, ty myślisz, że tak, jesteś last pickiem, raczej nie myślisz, że dostaniesz najlepsze połówki. No. Z takich gorszych, co byś wzięła. Typu pancerz, HP, resist, kropla. Co pierwsze? Nie wiem, może resist, bo... Resist niby był zły, ale drugie GA też fajne w tym. Czy na jakiegoś Iona, czy Morgana nawet. Dobra, nie jest złe. Jest. No jak wiesz, Krita to... Problem. Infinity na Teemo? Myślę, to nie tutaj... jest jakiś optymalny przedmiot na Teemo, ale na kogo innego. Właśnie ten przedmiot nie za dużo zmieni w twojej grze. A na przykład jak wypadną ci dwie pałki z wilków, to zmieniasz totalnie kompozycję. Ja wygrałem jeszcze coś świata, tylko że... No i Morello na pewno. tak, Morello na pewno. Zaya? Nie wiem. Ten pajek ci w sumie nic nie daje, a Zaya ci daje jak za. A, fakt, zapomniałam, że pajek. I Zaya raczej, w sensie jest jedna sytuacja, w której grasz Zaya z tyłu, ona jest okej, okay, w której chcesz po prostu odciągnąć jednostki, a ogólnie grasz Zaya z przodu i w keeperach i tam klucz. No to może to Infinity na Zaya wtedy. Teraz tak, no. To jest nawet bym myślała, żeby Diana nie przejdzie. Zawsze zabijasz jednostkę więcej. Robisz jej te Infinity miecza sobie dajesz, zabiję tam. Przed tu prawdopodobnie byś zabiła z 3 jednostki więcej, jakbyśmy się skapnęli, bo to też jest mój błąd. I będziemy w siódmym zmieniać Chosena, czy jedziemy na tym Garenie do końca? Nie no, na siódmym, żebyś to bez przesady. Rozumiem, są pewne limity. Teraz tak. Tak naprawdę nie ma takiego czegoś, że zmieniasz, w sensie tak się mówi, że się zmienia w 3-2, w 4-2 czy tak dalej. Ale zmieniasz Chosena wtedy, kiedy uważasz, że jesteś na przykład za słaba na lobby, a jak jesteś za mocna, to na przykład nie musisz, tylko gridujesz tą ekonomię. I to jest rzecz, którą jak się nauczyłem, to po prostu było tyle golda ci zaoszczędza. Na przykład zamiast 8 w każdej grze próbowałem robić 9, albo miałem golda na to, żeby dokręcać trójki czy cokolwiek. To nie jest tak, że ci najlepsi gracze to są high rollerzy. Bo oni widzą tego golda, którego my nie widzimy. I przez to mają więcej szans na znalezienie trójek. I mi się wydaje, o, oni są najlepsi, bo high rollują. Jest przypadek, że na przykład Haskusik robi w każdej grze jakiegoś Swaina 2 z Mage'em, z Aurelionem. Tu zagrał świetną ekonomię, tutaj Lustreak albo Winstreak. Jest bardzo ważne, żeby to trzymać. Naprawdę granie Lustreaka w tej mecie jest lepsze i ciekawsze niż Winstreaka. Teraz tak. Co robisz nawet po wilkach? Garena sprzedaję, to mogę go teraz sprzedać. No na pewno. No. I ty już się zastanawiasz, jaki Chosen cię dowiezie do tego ósmego, bo nie chcesz kończyć Talona na siódmym, bądźmy szczerzy, to o tym wiesz. Mhm. To jakie Choseny bierzesz, bo to jest ważne na przykład. Plus minus sobie powiedz. To się potem pogubić, będziesz się zastanawiał, brać? Nie wiem. Ja nie chcę ci mówić, obierz to. Akali. To Infinity. Okay. Dobra. Właśnie, no, to co bierzemy. To teraz przerolujesz na pewno, Chosena. Ja ci nie powiem, którego Chosena wziąłeś, to ty będziesz musiała sama się zastanowić. No to bym wzięła. No to byś zrobiła dobrze. I co byś zrobiła z itemami? To też ważne na pewno. Dobra, zaraz w ogóle tak, tu bym chyba dała to zamiast tego jeszcze. Okej, okay, dobra. Coś jeszcze tu się opłaca zamienić. Chyba nie, chyba już taki ten bot zostaje. Dobra, to powiem ci, itemy na Kindred na pewno. GA. Nie. To już będę...
A ty, nie, dobra, ty masz Infinity zrobione. No dobra, mam na Zay. Może być GA, może być GA. Ja zapomniałem o tym Infinity. Czyli jeszcze jedno. Ty dostałeś dwa razy. O kurde, jakie ty itemy masz? No dobra. To GA, tak? No, zapomniałem, że ty masz już te Infinity, bo tak patrzę. Nie widziałem, kiedy je zeslamowałaś, ja się wystraszyłem. Już tak sobie myślę, no to segarę tego talona zagramy, czy tam ustamy. Co tam hitniemy, bo jak na przykład hitniesz Trynę, no to grasz Trynę z Olafa. Okej, Zamiast tego... Co robisz, jak masz taką sytuację, że no za bardzo nic się nie dzieje? My skautuję. Co wtedy robisz? No dokładnie. To musisz mieć w nawyku, jak chcesz mieć wyższe ranking niż Master Plus. Jakieś wnioski? Buchać w tą stronę. Okej. Znaczy nie, w sumie ty się i tak się źle ustawiłam. Za mało czasu. Dobra. Na jakie... To coś jest ważne. Na jakie rzeczy zwracasz uwagę, jak powinnam dać Sivir... Tak, 5 rzeczy, tak najważniejszy. No właśnie, Asasyni, czy jest Aatrox, Aurelion. Jak będzie ten? Do tego Shroudy, Zephiry i... Dobrze, Aureliona wymieniłaś. No ale źle się i tak ustawiłam. Timo powinien być w lewo. Właśnie myślałam o tym Aurelionie na końcu, a i tak się źle ustawiłam. To powinien być Timo, a to powinna być Sivir. I on by dmuchnął w Sivir i Timo by... Jak go przestawiłaś, to się zastanawiałem, na jakiej podstawie go przestawiłaś. O, lak mózgu. No to była Irelia. To jest true. No, jak są takie rzeczy, to powinien ci mówić, bo to już bez przesady. Z Goldem to wiadomo. Tutaj są dwie możliwości, albo właśnie teraz sobie już dodajesz ten level i to jest opcja, którą robisz prawdopodobnie teraz. Tak. Albo jest druga jeszcze możliwość, że sobie teraz scrollujesz tak do tego 50, ustawiam, masz jeszcze tre... A nie powiedziałem, że tego robisz, mówię, jakie są opcje. A, dobra. I robisz upgrade'y i wtedy rolujesz. Jedna jest wtedy, kiedy uważasz, że jesteś silna i nie tracisz HP. A druga jest wtedy, kiedy nie chcesz tracić tego HP, bo na przykład... Nie wiem, jesteś graczem, który woli grać bardziej save'a, bo to też jest zależne. Nie wiem, wydaje mi się, że jestem silna i można nie rolować. Dobra. I znowu nie pomyślałam, co chcę wziąć łuk, żeby mieć Last Whisper albo łezkę na Hoya. Dobrze. Ale to widzisz? Już patrz. Już teraz jest coraz szybciej. Już wcześniej w ogóle nie myślałaś, teraz to już myślisz nawet te, przed karuzelą. Jest dobrze, jest progres, ja widzę. Ja widzę. To weźmiemy, jak łuk nie zostanie. No, to jest pytanie do ciebie. Łuk! To jest. Ale no, nie, właśnie może bym wzięła Negatron, żeby Zephyr zbudować. Czekaj, co byś wzięła? To, muszlę na Zephyr. Albo BF-a na Zekę. Nie no, raczej tego. Raczej byś nie brała Zephyru. Raczej tutaj albo właśnie ten BF, albo Belkrit na Morganę. Ale te Zephiry nie są złe. Dobra, Last Whisper, prawda? No to na pewno. Kayle Kindred w sklepie? Ale ona gra przejściowo tą Kindred, jakby coś. Na Altaje, ten Last Whisper czy na Kindred? No możesz dać na Zaje, no. Dobra. Teraz zadam ci parę pytań. Kiedy wchodzisz? Jaki Chosenów szukasz? Już tak no, Talon Morgana albo Shen w Adepta też byłoby fajnie. Ogólnie Adept, liczyłem na tą odpowiedź. A widzę, że tylko Shen. To Mirelia jak będzie, to nie wnioski. Ja chcę Shen, a nie no. Nie no, nie dała gra. No, widzisz się no. O, zaraz, no bo... A kiedy wchodzisz? Właśnie zastanawiam się, czy dobijemy do tego slow dawania w expa. Zaraz, kiedy to mogę sprzedać w sumie, bo to i tak nie się mogę sprzedać. No chyba po tej rundzie, albo w zależności ile będzie złota, to w trakcie raptorów, bo ja też strasznie wolno roluję, więc czasami wchodzę na raptorach, żeby dobra, się porobić. Dobra, ustawianie się, pamiętaj. Dobra. Pierwsza to złota zasada. Jest parę zasad, których no, możemy sobie pogadać, też lubię gadać, ale jak na przykład wiesz, już będziesz miała dobry build. Określić, kiedy masz dobry build. Tutaj wiesz, masz chyba z dwa upgrade z tego co widzę. Więc to jest tragiczny build, bym powiedział, a nie dobry.
sens... kwestia tego, że zabijasz jakieś jednostki, to są po prostu itemy. Mhm. Tak, tak. Tutaj są dwie opcje, chat. Gramy albo Slayerów, albo Talona. Slayerów gramy albo trzy opcje, bo Slayerów się gra tam Tryndo, Olaf, Samira, tam macie trzy buildy pod to, albo właśnie, co tam mówiłem, Talona. Dobra. I rolujemy już od razu. Już zacznij rolować. No masz, i tak zawsze jak masz nadwyżkę, to rolujesz, nieważne jakim jesteś. Ja bym zeszła do 40. Na pełno do 40. Dlatego, że stracisz niepotrzebnie HP, a będziesz miał czas... No to no, tak, że dobrym graczem jest. Nie, no nie będę się śmiał, ale. Dobra, już chcę wymyśl, jak szybko podmienia się temy. To jest najważniejsze. Już sobie mówisz, co będziesz robiła. No, PALW i Infinity na... Dobra, zaraz. To trzeba sprzedać, wchodzi Talon. Trudne pytanie, na kogo dasz drugiego ja? Bo ja ci wcześniej mówiłem, żeby dać się na Morgana. Dobra, na razie, tutaj... na razie zroluję i za chwilę o tym porozmawiamy. Okej. Okay. Do 20 się ustaw, do 20 się ustaw, tam się podpowiedź. O jeny, co teraz? Nie bierzesz tego, patrz. Właśnie, to jest moje granie, ja mam pewnie już tu... Cię, na to zależy, chodzi o to, że ustaw się, Infinity, daj 3 itemy na Talona. W sumie ja bym to wziął, nie wiem czemu powiedziałem nie bierzesz. Ja szczerze myślałem, że to jest Warlord, a popełniłem błąd. Nie! Właśnie dlatego ci zadałem to pytanie, na kogo dajesz drugiego ja? Na koło drugiej ja bym było lepsze. To wolałbyś na Lee Sin, nie? Oczywiście, że tak. Tak? Ja bym miała dylemat. Uważam, że... Już tłumaczę czemu, czat. Z doświadczenia wiem, że granie Slayerów bez Samiry... Ten Trynda wam nic nie da, naprawdę. W sensie, ja bym to wziął pewnie, ale teraz oczywiście roluję. A Shena nie bierzemy, bo jest bez... Mistykanie. No spokojnie. Rolujesz sobie po Talona 2, po Shena właśnie upgrade'y. Jeszcze Morgana. Shazira, Morgana za... O, stawiasz Lee Sina. Tylko za co tu możesz... Za truk. Tak. Ale to jest o tyle dobre, że ci daje tego Divine'a jeszcze poza tym... To był Aatrox 2, ale ci robię ekonomię i tutaj... Najważniejsze jest to, żebyś miała tego listyna. Dobra, już robisz itemy. Truk? Albo... Redemption dobrze, będzie lepsze. Dobrze, no. Tylko... Tamten Trynda powinien być wzięty, dobra, nie będę się kłócił z czatem. Tamten Trynda powinien być wzięty, nie zauważyłem, że on jest Slayera, nie będę oszukiwał. Ten jest Warlord. W ogóle możemy to tak... GA zdjąć z Shena i dać na listyna. Shena? Jakiego Shena? Jona. To jest Jona, tak. No. I Redemption wtedy dajesz na Lee Sina, żebyś się... Aha, odpowiedź. Na Lee Sina, dobra. Dobra. Przydałoby się rozdać tanki. Tak. I rolujemy czy... Do 10, nie do 0, do 10. Masz dużo ważnych upgrade'ów jeszcze do zrobienia, nie masz Chozena. W takich sytuacjach zawsze. To wiesz, to jest sytuacja dużo lepsza moim zdaniem niż była. Ponieważ mogłaś dostać dużo lepsze Chozeny, to nie był najlepszy Chozen, jaki ją mogłaś dostać. Ale to jest lepsze niż tamci Slayerzy. Dlaczego? Dlatego, że nie miałaś przygotowanych pionków pod Slayerów. Nie miałaś żadnych innych Slayerów. Byś moim zdaniem się pogubiła, bo byś nie miała upgrade'ów dwójek. I nieraz już jak się baitowałem, bo tutaj miałeś przygotowane różne Morgane, właśnie tych adeptów, Shenów. Teoretycznie frontlane miałeś podobny, bo masz tam, wiesz, dwa frontlane możesz grać. No i Relia 3 jest OP. Nie, porobię. No, skusik, tru. No, ty nie masz Talona 2, więc tutaj wiesz, nie liczymy na cuda. A kogo bierzesz item? Jean na Lee Sina? Blue buff na Lee Sina. Nie, mam nadzieję, że się poprawisz szybko. Jaki ten bierzesz na Lee Sina? No blue. No, dobra. Nie zauważyłam na początku tego blue. Dobra. Ja myślałem, że ty byłeś z tego, Shojina. Nie. Zobaczyłam tylko Shojina i od razu mówię, o Shojin biorę, a dopiero potem zobaczyłam blue. Uf, już myślałem, że będzie ciężko. Dobra, i teraz masz czas. Najważniejsza rzecz, jaką robisz, jak masz czas. No, scout. To jest ten typ.
Dobra, najpierw zroluj, bo na... myślałem, że... Ej, co tu połowa lobby Aureliana gra? O. Dobra, i teraz się ustawiasz. Masz tego talona, ustawiasz. Na Ankę to w ogóle tak, ja chcę, żeby ten Aurelion tutaj gdzieś. I... Jak ustawiasz Jona? Zaraz. Tak, jakoś naprzeciwko, jak oni tu są, nie? Żeby do tego doszedł. No tak, a jak chodziło mi o to, żeby dostał shielda. No, są pewne rzeczy, których na przykład ci nie chcę mówić, że skautuj. Ja to akurat ci powinien mówić, że skautujesz to głównie patrzysz, gdzie ustawić Lee Sina i Talona. Nie patrzysz na to, o, sobie ustawię Morganę na lewo, bo lepszą da plamę. To tak nie działa. Raczej patrzysz, ewentualnie jeszcze Irelia. Starasz się ustawić Lee Sina i Talona. I musisz wiedzieć, na kogo grasz w lejcie. No musisz, no chcesz mieć Challengera, no musisz. Patrzysz sobie na górze, dam ci like, to co ja robię, patrzysz sobie pierwszą literkę, oczywiście bardzo często dużo graczy ma tą samą literkę, ale to musisz się skapnąć, że kogoś grałaś. Zobacz sobie, na jakie literki grałaś. No two girls, No i sobie od razu widzisz, na kogo grałaś, nie grałeś na Z, pamiętam, i jeszcze na W chyba, i wtedy się na nich ustawiasz. Talon chcesz, żeby albo skakał na carry, jeżeli na przykład nie ma GA, albo na szybki reset. To ci powiem po prostu, że... Dobra. Ja bym pod tą Ankę ustawiła tego Lee Sina tak jak jest. Okej. Zaraz, Talona. Mówiłeś, że Talona na carry albo na szybki reset, tak? Na Talona na carry jak nie ma GA, bo... Bo jak jest carry taki Aurelion z GA, to... W sensie, jeżeli chodzi o to, no nie dostanie chyba resetu, Talon jak zabije. Talon nie zdąży Aureliona, to jest bez sensu. Ale jeżeli widzisz, że na przykład z itemów Aurelion ma szansę się nie odpalić, bo trudno to ocenić tak, wiesz, prosto. To już są takie umiejętności, wiesz, no trudno to ocenić, to jest bardzo zależne, jak tam może dostać stun na cokolwiek. Ale już wiesz, czym się przestawiać. Dobra, to teraz z itemami... Poi będzie na Jonę. Okej. Okay. Pozostałe dwa itemy chyba bym rzuciła na Irelię, bo ją na Jonę? Czekaj, co? No nie na Jonę? Czy się po zrolowaniu bym to ocenił, szczerze. Najpierw zrolujesz, potem rozeszłem. Hitujesz Irelię 3, dajesz itemy na Irelię. Hitujesz Jonę 2, dajesz itemy na Jonę. Okej, ale wszystkie byś dawał na Jonę, jeśli złapię go na dwójkę? Betek chyba nie, czy tak? Z trapclawem bym poczekał. Chcę cię nauczyć tego, że są itemy typu... No takie Zephyr i Shroud to wiesz, ale trapclaw tak samo możesz poczekać sobie i fajnie rozdać. Teraz na pewno rolujesz do 10, masz stabilną sytuację, chcesz hitnąć upgrade'y. Masz dużo par, dlatego to jest dobre. Okej. Dobra, tutaj jest sytuacja, w której nie hitnęliśmy ani rally, ani tego, nawet jakbyśmy byli one off, ale item na pewno rozdajemy. To jest już bardzo zależne. Tego hoja bym rozdał na Jonę, bo raczej wejdzie, bo widzisz, to musisz też zobaczyć. Nikt nie gra Jonę, prawda? Jedna osoba ma Jonę na dwójce. A, na dwójce? Tak. To jakoś nie wiem. Nie wiem, jak to zeskautowałaś, ja go nie widziałem. No co był ej, gdzieś. Ten trapclaw, o czym mówiłem, to ja bym musiał rozdać. Tam na Jonę go mogłeś dać. Trapla dajesz tak, że jak widzisz, że Remi Kerry erkuje tą postać, to go po prostu stunujesz. To musi być nasz wniosek po tej grze. Jak nie zrobiłaś 10 z rolowaniem, by było lepsze, byś mogła mieć te upgrade'y. Choć na Morgana miałby sens, true, też o tym myślałem, ale zastanawiam się, czy na przykład nie będzie Irelia 3, która one-shotuje. Tutaj łuk i BF-a możesz sobie dać na przykład na Irelię, bo zaraz odpadniesz, a to zawsze może zabić jednostkę więcej. A z tym itemem jeszcze poczekasz, bo chcę po prostu, żebyś ta przyszłość się nauczyła go dawać podczas walki. Rulujesz w miarę szybko do zera i skautujesz. Nie, no tutaj już do zera, bo... Okej. Okay. To już możesz rozdać tej temu, oprócz jednego. Jona i Talona. Zaraz tego Jona muszę... Nie, chyba ten... On jest lepszy tu Lee Sin. To zostanie mi się, że tym Talonem, tak. Talonem raczej w większość... No. Okej. Okay. Poczekaj z tym. Komu byś to dała? Seta? Jona. Bo tutaj...
Tylko zobacz go z... jak Erki bo spadło mi. Już nic nie dobra, da. za późno. Bo zdążyła zerkować. Nie, spadł mi na ławkę. Masiu, ja teraz zajęty. Co się stało? Mogę później, Basia? Ale przecież wujek i tata ci zaniosą łóżko. Zaraz przyjdę, okej? Okay? Przyjdę za parę minut, Basia. Przyjdę za parę minut. Zamkniesz drzwi, proszę. Czekaj, bo problemy techniczne. Ale słodka. Ile ona ma lat? Nie starszy, tylko moja 3-letnia siostra. Dobra, co chcesz kopać Lissinem? Anka listę. A, Lissinem Ankę. O, chyba no to nie kopiesz Lissinem Anki. Nie? Tutaj mogłeś zamieść po prostu z Jonem i cofnąć szanę, ale... Teraz, bo tu był gość z Anką, gdzie on był. Dobra, nieważne. Gdzie Talon skoczył? A, Talon nie żyje. A, bo on przestawił się. No, tam fiorę dał. Tutaj... Nie wiem, Błodziczka jednak już familię ma. Ale to nie... Ej, Lissina na dwójkę. Dobry wybór. Jej. Jak driftem weszła, cia, to jest potencjał. Shadow, to, że nie masz u mnie moda, to nie oznacza, że możesz się poczuwać, Jena. Czyli Shadow to suffix. Irolujemy. Dobra. Nie ma. To rozdajesz item. Jonę czy Irel? Ja bym dała na Jonę. Raczej Jonę. Czyli... Dobra, tu jest ta Anka po lewej. Tu jest taka lista, czyli to... Na kogo grałaś ostatnio? Teoretycznie możesz grać dobra, na tronę, dobra, ale... dobra, tak. I tutaj chcesz skoczyć na reset. Bo... Czyli... Patrz, mogłaś ustawić... A, na Branda, tak. Po to, żeby dostać reset i ją skoczyć, bo... No, teraz tak jeszcze na Dżuka. Będzie luz, ale... O, to jest sytuacja, która... O. No, to była kwestia ustawienia. Mm-hmm. No właśnie u mnie też to ustawienie chyba leży głównie. To byś raczej miała drugie. Ale, dobra, ja ogólnie teraz muszę pójść pomóc. Mam nadzieję, że jakieś wnioski... Zaraz przyjdę się za jakiś krótki czas. Dobra. Trzeba mojej 3-letniej siostrze łóżko pomóc przestawić. Dobra.